Dorota Wellman niejednokrotnie zabiera głos w sprawach ważnych, spędzających sens powiek społeczeństwu. Pod koniec 2016 roku głośno krytykowała obywatelski projekt nowelizacji ustawy antyaborcyjnej, który zakładał zaostrzenie przepisów i namawiała kobiety do strajku. Prowadząca Dzień Dobry TVN ostro krytykuje każdy przejaw seksizmu w showbiznesie. W czerwcu ubiegłego roku słusznie zareagowała na żenujące zachowanie Donatana podczas wspólnych zdjęć z Edytą Górniak. Producent położył wtedy dłoń na pośladku diwy. Tym razem Wellman postanowiła zabrać głos po przeczytaniu wywiadu francuskiego pisarza, Janine Moix, udzielonego magazynowi Marie Claire, które nazwała wprost podstarzałym seksistą i kretynem. Śmieszą mnie mężczyźni, którzy zamieniają żonę na młodszy model. Którzy myślą, że sterczące piersi i jędrne pośladki zastąpią miłość, przywiązanie i przyjaźń. Których dziewczyna jest młodsza od ich córki? Od tatusia Don Juany, pisze Dorota Wellman. Mówię ci prawdę, w wieku 50 lat nie jestem w stanie pokochać kobiety w wieku 50 lat. Uważam, że jest za stara i za brzydka. Wolę ciała młodszych kobiet. Ciało 25-letniej kobiety jest niezwykłe, natomiast kobiety w wieku 50 lat wcale nie jest nadzwyczajne, tak powiedział w wywiadzie dla Marie Claire Janine Moix, ceniony francuski pisarz, prezenter show On Nest Passe au Uche, laureat wielu nagród. A także podstarzały seksista i kretyn. Czytamy. Wellman w dalszej części tekstu krytykuje także odmładzających się na siłę starych mężczyzn. A ja nie lubię starych mężczyzn, którzy z wywieszonym językiem, i nie tylko, latają za młodymi dziewczynami. Ubierają się w obcisłe spodenki, często czerwone, trampeczki, czapeczki i już są młodzieżowi, pełni wigoru i potencji. Za pomocą tego, co powoduje, że konar płonie, żagiel staje lub erekcja ma kolor niebieski. Nagle zaczynają biegać maratony, choć im grożą zawałem, mówią młodzieżowym językiem i z piękną dziewczyną u boku robią sobie kolejne selfie na fejsa, napisała,